Gold Coast, Alex i jej partner Gerardo pomagają Grecie podczas porodu. 9 szczeniaczków urodziło się bez problemu. 10. ma poważne kłopoty. Szczeniak ma słabe tętno i nie oddycha. Chcę uratować tę suczkę. Marie obserwuje całą sytuację. Nie wyobrażam sobie, co teraz przeżywa. Nie reaguje. Nie. Minęło już trochę czasu. Gerardo i Judith starają się, ale po jego minie widzę, że nie ma żadnej reakcji. Nie rusza się. Straciliśmy ją. Przykro mi. Straciliśmy jedną sunię. Wszyscy jesteśmy załamani, ale musimy pomóc Grecie z kolejnymi szczeniakami. Greta potrzebuje naszego wsparcia. Ale mocny skurcz. Wygląda na zmęczoną. Daje z siebie wszystko. Dobra suczka. Ten jest ustawiony zadkiem. To 11. szczeniak. Nie rusza się za bardzo. Podam ci go. Gotowa? Tak. Trzymasz? Tak. Żyje. Słyszysz, Judith? A ty, Marie? Tak. Silny maluch. Przepraszam. Ale piękny dźwięk. Co za ulga. Śliczny różowy nosek. To znaczy, że do płuc dociera dużo tlenu. Jeszcze jeden. Wychodzi ostatni szczeniaczek. Rusza się. Lucky last. Szczęściarz. Spory jak na ostatniego. Płeć? It's a boy. Chłopak. Hey, that's your last. To twój ostatni szczeniaczek. Ostatnie dwa szczeniaczki. Wyglądają świetnie. Są zdrowe. Greta jest zmęczona. My też. Very proud of Greta. Jestem bardzo dumna z Grety. To wspaniała mama. Świetna robota, Alex i Gerardo, i Judith, i Mels. Dziękuję. Wszyscy pomogliśmy, ale to zasługa Grety. Przeżyło 11 z 12 szczeniaków. Kolejne dni będą kluczowe dla ich zdrowia. Wracaj do domu. Rodzina będzie na ciebie czekać. Spora ta rodzinka. Będziesz miała co robić.